Hej, z tej strony Elek i dzisiaj będę gotował jajecznicę. Po pierwsze idziemy do kuchni. I co teraz? No tu są jajka, nie wiem. Są jaja. Jaja męskie, niegolone. Ale gdzie skorupkę będę dawał? Zaraz. Ty, skorupki to Okej, dobra. Mam pomysł. Okej, jako że nie mam śmietnika. Co? Znalazłam kamika. Jako że nie mam śmietnika, będziemy wyrzucać jajka do pakowania po chipsach. Zasada numer jeden robienia jajecznicy. Nie zostawiamy skorupek na blacie. Nie. Ej! Kurczaki mi uciekają. Nie doszły kurczaki. I okej. Eggs. To teraz tu trzeba wytrzepać. Bez takich zboczeńcy. Bo to trzeba. Przestań. Jak już mamy jajko i trochę soli, to trzeba to wymieszać. Czasami się dodaje do tego rzeczy, ale ja nie dodaję, bo nie mam. To był zły pomysł. Jajecznicę czy omlet? Jajecznicę. Po co dajesz to wcześniej do... Bo wolę wymieszać to z solą wcześniej. A jak wiesz, na patelnię tutaj, a my mamy tam płytę, to zanim to się rozgrzeje, to wymieszasz na patelni. A możesz iść sobie grać w tę swoją grę, czy tam coś ten? Weź sobie kamyczki, te nasionka zbieraj w zeldzie, nie? Fajnie. Nieważne, wymieszane jest. Mam śmiesznie. Pierwszy raz będę korzystał z tej płyty indukcyjnej. Nie mam pojęcia, jak to się robi. Znaczy się miałem taką jedną, ale nie wiem, jak to działa. Działa? Chyba działa. Koks. Teraz będę czekał. Teraz chowam maskę. Jest możliwość, a może jej nie być, że dałem trochę za dużo tego masła. Ale kto by się przejmował? Ja nie wiem, jak to robią inni ludzie. Czy oni rzucają jajka prosto na tą patelnię? Pewnie są mniej uzdolnieni niż ja, dlatego tak robią. Przestań! Ale ja wolę mieć jaja gotowe najpierw, zanim je rzucę na ogień, a potem czekam, aż stanie się cud. Teraz tylko mieszanko. O, nice egg. Lubisz taką mocno spieczoną, czy taką moist? To będzie moist. My work here is done. Egg. No wypadek przy pracy. Mam w czym jeść posiłek. Tak. Egg. Egg. Bread. Welcome to the bread bank. We sell bread. We sell loaves. We have bread on a deck. And bread on the floor. Toasted! Roasted! Shut the fuck up! Co? Tak, jest okej. Wystąpił mały wypadek przy pracy. Kryzys zażegnany. Dzięki za obejrzenie mojego poradnika, jak robić jajecznicę.
A to może nie był poradnik. To było Gotuj z Elevenem, epizod pierwszy. Pożałuję tego.